Witajcie kochani, mamy już chyba 12 prawie, w takich mniej więcej godzinach staram się prowadzić live'y. Dzisiaj postanowiłam przygotować kolejne danie, z racji tego, że jest różowy październik, generalnie chodzi o profilaktykę przeciwnowotworową, o tym, żeby się badać i tak dalej. Ja też postanowiłam na swoim kanale prowadzić w tym miesiącu więcej live'ów poświęconych właśnie zdrowiu i odporności, bo od tego też zaczęliśmy, tak? Zaczęliśmy właściwie od tego syropu na kaszę. Widzę, że się zbieracie, bardzo mnie to cieszy. Witajcie! O, Iza też na Instagramie i tutaj mamy na Facebooku. Fajnie, dajcie znać, kto mnie widzi, że mogę się też z Wami przywitać, skąd mnie oglądacie. Będzie mi bardzo miło, jak dacie o sobie znać w komentarzach. No właśnie, i dzisiaj zrobimy kolejne danie z Thermomixa, o którym opowiem i opowiem o jego właściwościach przeciwnowotworowych, czyli o kolejnym właściwie składniku dostępnym, naprawdę w zasięgu naszej ręki. Dziękuję za serduszka, Boże, jak fajnie. Powiem o kolejnym składniku, który być może lubicie bądź nie, jest to dość taki składnik, którego większość osób raczej nie lubi, ale naprawdę obiecuję Wam, że jest w tym przepisie, jest naprawdę bardzo dobry, ale także jeśli Wam to nie podpasuje, to Thermomix i aplikacja Cookie Duo ma dla nas naprawdę masę przepisów, w których możemy wykorzystać ten składnik. Także co dzisiaj robimy, pewnie Was to bardzo interesuje, to już Wam mówię. Dzisiaj zrobimy sobie łososia w sosie koperkowym z ziemniakami i zrobimy także z, cześć Sylwia, z ziemniakami i właśnie z brokułem. I brokuł jest tym składnikiem, który ma niesamowitą moc wspomagania walki, a także w niesamowitą moc profilaktyki nowotworów. O tym szerzej powiem na sam koniec live'a, jak już będzie się gotowało. Teraz pokażę Wam, nie chciałam już tego na live'ie robić, żeby za długo nie trwało, bo wiem, że Wy też jesteście w pracy i że nie macie tyle czasu, więc postaram się zrobić to w pigułce. Ale wiecie, lubię się rozgadać, nie? Dobra, słuchajcie. Co ja w ogóle zrobiłam wcześniej? Nie, specjalnie zostawiłam w naczyniu, żebyście zobaczyli sami. Użyłam osłony do obierania ziemniaków i ziemniaki są obrane. One jeszcze są w takich jakby kawałkach, skórkach. Zobaczcie, sam Thermomix obrał, ale to wszystko schodzi. Ja muszę je umyć. Zostawiłam je specjalnie i jeszcze takie nieumyte, żebyście zobaczyli, jak rzeczywiście wygląda ziemniak po obieraniu w Thermomixie osłoną 2.0. I uwaga, osłona 2.0, teraz ta, która jak się pojawi w sklepie, znika w ciągu 30 minut, uwaga, naprawdę bardzo ciężko ją dostać, może być w prezencie do zakupu Thermomixa. Ona jest w prezencie do zakupu Thermomixa tylko w tym miesiącu, także jeśli się zastanawiasz i chcesz mieć tą osłonę, żeby sam Thermomix obrał Ci ziemniaki, a Ty w tym czasie... No właśnie, co Ty w tym czasie zrobisz, kiedy nie będziesz musiała obierać ziemniaków, a ziemniaki obierą się same? Wstrzymano transmisję, ponowne połączenie, Boże, mam problem z internetem w tym drugim telefonie. Dobra, i słuchajcie, zobaczcie, no tak to wygląda. Ja teraz to wyleję i muszę przepłukać te ziemniaki. Uj, wypadło mi. Dobra, one są opłukane, tak to wygląda, już jest trochę, już tych skórek mniej widać, no nie będę Wam wszystkich pokazywać, są takie miejsca, gdzie jest nieobrane, ale to są takie dołeczki, tak? To są takie dołeczki, które my nawet nożem musimy po prostu, wiecie, głębiej, cześć Kasia, cześć Justyna, cześć Sylwia, które my musimy nożem po prostu sami wydłubać, nie? No i dobra, to mamy tak, na razie to tu zostawię. I sobie wezmę drugie naczynie. Wejdę teraz w mój tydzień i zaczniemy przygotowywanie przepisu. Słuchajcie, to jest bardzo szybki przepis w ogóle, naprawdę. I mało składników, 10 razy przeglądałam go i my... Naprawdę tak mało składników, naprawdę tak mało składników. A takie fajne, dobra. A ja mam problem z internetem, on nie chce mi się tutaj odpalić, ale numer... No właśnie, spróbuj ponownie, a ja go nie robiłam? Nie robiłam go. Słuchajcie, poczekajcie chwilę. Ja postaram się włączyć hotspota,
żeby mi się telefon połączył jeden, bo mi internet domowy siada czasami i żeby Thermomix mi się połączył automatycznie. Czekajcie, ustawienia? Nie, ustawienia. Wi-Fi połączono, ale nie ma internetu, ale numer. Zaraz zobaczymy, czy jednak mi weszło. No niestety z tym domowym tak jest. Widzę, że tutaj też nie chce mi się połączyć. No właśnie, poczekajcie. Sorry za utrudnienia ustawienia Wi-Fi. Podłączam się pod telefon. Dobra, połączono pomyślnie, już teraz powinno być dobrze. Dzięki wielkie! Witam Magda, cześć! Hejka, hejka! Dobra, i teraz myślę, że możemy jechać dalej. No i jest! No właśnie, to jest problem z internetem. Zobaczę, czy mi się uda drugi telefon połączyć z telefonem tutaj, żeby jechało na, wiecie, internecie z telefonu. Dobra, mamy tutaj drugie naczynie. Sprawdzam, czy na pewno czyste, czy nie zostawiłam przypadkiem czegoś. Łosoś z brokułami. Łosoś z brokułami, ziemniakami w sosie koperkowym. Tak nazywa się przepis, więc rozpocznij gotowanie. I tak, do naczynia miksującego wlewamy 500 g wody. Robimy wszystko według przepisu. Tak, tutaj jest wszystko napisane. Waga nam pokazuje obok, ile już jest, ile musimy dolać. Dobra, mamy już 500. Wkładamy koszyczek. Wkładam koszyczek w ten sposób. Otwieram go od razu. A, i nóż potrzebuję. Dobra. I 400 g ziemniaków obranych, pokrojonych na kawałki. Więc ja już sobie wyciągnęłam obrane ziemniaki z Thermomixa i kroję je na mniejsze kawałki. I od razu mi tutaj odważa i waga pokazuje, ile ich jest. Właśnie, słuchajcie, do naczynia miksującego wrzuciłam prawie 700 gram ziemniaków, czyli sporo, nie? No i to mi się obrało. O, tutaj mam takie wgłębienie, no to je sobie po prostu wytnę. Okej, okay, no to takie kawałki będziemy gotować ziemniaków. Zakrywamy. Aha, opruszyć solą. Sól. Dobra. I zakrywamy pokrywę. I on w tej chwili przez 10 minut będzie nam gotował na parze, czyli w bardzo wysokiej temperaturze te ziemniaki. Więc my sobie trochę poczekamy. Zostały tutaj 4 i Wam pokażę jeszcze tą osłonę. Zobaczcie, jak ładnie obrane, mimo że wcale nie jest taki, wiecie, regularny. Ale też Wam podpowiem, że im bardziej regularny kształt, tym lepiej będą obrane ziemniaki, tak? No, więc no to tak wygląda. A osłona? O, takie cudo do obierania. Możecie tym obierać jeszcze warzywa inne korzeniowe, typu marchewka, możecie obrać nawet imbir, migdały ze skórki, czego ja na przykład nie cierpię robić, wolę już kupić obrane niż właśnie obierać, ale nie obierałam ich jeszcze, na pewno spróbuję obrać migdały za pomocą Thermomixa i wrzucę z tego rolkę albo przynajmniej zdjęcia, żeby Wam pokazać, więc pamiętajcie, w tym miesiącu w prezencie osłona do obierania, która Wam oszczędzi czasu i proszenia się męża czy dzieci starszych o to, żeby ktoś obrał ziemniaki na obiad. Już nie musicie nikogo prosić, wystarczy wrzucić w Thermomix i będą obrane. Dobra, ja to odstawiam na bok. Teraz mamy chwilę czasu na to, żeby pogadać sobie właśnie o tych właściwościach przeciwnowotworowych tego brokuła. Ale najpierw chciałam się Was zapytać, dajcie znać, czy oglądaliście mojego live'a z piątku, który był szerzej poświęcony profilaktyce nowotworów. Tam naprawdę poruszyłam temat takiego żywieniowego wpływu na rozwój nowotworów i na profilaktykę nowotworów, ale także poruszyłam temat właśnie cech osobowości. Słuchajcie, bo to zbadali. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam albo przeczytałam na jakiejś stronie, no nie wiem, znachorów i tak dalej. Tylko naprawdę są badania naukowe, które potwierdziły, że nasze cechy osobowości
wpływają na to, czy mamy zwiększone ryzyko zachorowania nowotwory, czy też nie. Więc jeśli nie oglądaliście, to koniecznie zajrzyjcie i udostępnijcie tego live'a. Być może komuś z Waszych znajomych to pomoże zadbać o swoje zdrowie. Super migdały obierane nie widziałam. Dzień dobry, cześć Edyta. Fajnie. No to słuchajcie, no to mam wyzwanie, tak? Już ostatnio mnie jedna z Was prosiła o to, żebym pokazała, jak bezę zrobić w Thermomixie, więc do tego też się przygotowuję. Mam nadzieję, że to będzie dla Was pomocne, bo niektórzy mówią, że im nie wychodzi beza. Beza naprawdę jest generalnie trudna. Czy to jest mikser planetarny, czy właśnie Thermomix, to trzeba wiedzieć. Tak samo jak ubijanie śmietany. Niektórzy mówią, że właśnie hej, no ale mi też nie wyszło, zważyła mi się śmietana. Słuchajcie, no Thermomix nie podaje konkretnej ilości minut czy sekund ubijania śmietany, dlatego że każda śmietana ubija się inaczej. Ja nagrałam filmik, jak ubić śmietanę w Thermomixie. Dokładnie tak możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę na tej stronie, na mojej stronie Thermomix, jak będziecie potrzebowali, jak ubić śmietanę, i Wam wyskoczy filmik, bo taki jest tytuł tego filmika. I dzięki temu mam nadzieję, że no wielu osobom pomogło, nie? Więc mam nadzieję, że jeśli Wy macie problem z ubiciem śmietany, to tam Wam też to pomoże. Dobra, ale wracając właśnie do tego nagrania z piątku, no właśnie miało być w ogóle tutaj na stronie, nie? Ale no Facebook mi psikusa zrobił i puściło się tylko na dietance, a nie termoance. W związku z tym nie było tutaj, ale udostępniłam link, więc dalej możecie wejść do nagrania i po prostu odsłuchać. Jest tam naprawdę masę bardzo ciekawej wiedzy. No dobra, ale co my dzisiaj i na czym dzisiaj się skupimy? Jeszcze patrzę, słuchajcie, tutaj mam instrukcję jeszcze, co mam dalej zrobić. Wkład waromy wyłożyć odpowiednio dociętym arkuszem papieru do pieczenia, pozostawiając boczne otwory niezakryte, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary. Ułożyć na nim dwa filety łososia, opruszyć pozostałą ilością soli, opruszyć pieprzem, na wierzchu ułożyć plastry cytryny i odstawić. No dobra, no to słuchajcie, to zrobimy, a do brokuła i właściwości przeciwnowotworowych brokuła wrócimy za chwilę. Dobra, czyli na wkład waromy, poczekajcie, odpowiednio docięty papierem, tak, na wkład waromy, to jest wkład waromy, dobra, wiecie, upewniam się, tu są boczne otwory i one muszą zostać odkryte. To może być całe zakryte, więc jedziemy. Ja nie mam łososia dzisiaj, mam halibuta, bo kocham halibuta. To jest moja ulubiona ryba. Cześć Eminka, a wydajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona ryba. Albo czy w ogóle lubicie ryby? Dajcie znać w komentarzu. A ja przygotuję sobie papier. Hejka, hejka. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, ja sobie dopasowałam papier do waromy w ten sposób, że palcami tutaj obrysowałam sobie, że tak powiem, kształt. I teraz troszeczkę ponad to, żeby mi soki nie leciały, będę wycinać papier. Dookoła, z taką rynienką sobie, że tak powiem, zostawiam. Tak samo możecie przygotować papier do... Cześć Monika! Tak samo możecie papier przygotować do szakszuki albo do omleta, jak będziecie robić na parze, także to też jest bardzo, bardzo pomocne. I zobaczcie, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Dopasowuję sobie. Zobaczcie. I wtedy mamy taką rynienkę tutaj, tak? Soki nam z ryby nie popłyną do ziemniaków, tylko wszystko zostanie tutaj ładnie na wierzchu. I od razu te boczne otwory też będą odkryte. Także tak przygotowujemy. Teraz układam sobie halibuta na tym. Powinno być 300 gram halibuta, łososia. No ja mam halibuta, bo lubię halibuta i też chciałam go użyć. Czekajcie, wytrę ręce i teraz trzeba go opruszyć solą.
tak jak w instrukcji. Albo słuchajcie, możecie też przyprawić swoimi ulubionymi przyprawami. Po prostu, jeśli macie jakąś ulubioną ziołową przyprawę, po prostu jej użyjcie. Ja sobie użyję tej uniwersalnej z Thermomixa. Słuchajcie, i coś Wam powiem, taką ciekawostkę z mojej okresów, moich studiów. Jak studiowałam technologię żywności, sprawdzaliśmy, które przyprawy w ogóle najlepiej się sprawdzają przy przygotowywaniu akurat ryby. I przyprawialiśmy rybę przyprawą rybną, taką typową do ryb. Drugą rybę przyprawialiśmy wegetą. I trzecią rybę przyprawialiśmy po prostu solą i pieprzem. I później smażyliśmy to i próbowaliśmy, która przyprawa lepiej, że tak powiem, sprawdza się przy przygotowywaniu ryb. I słuchajcie, najmniejszą i najsłabszą ocenę miała ryba przyprawiona solą i pieprzem, natomiast najlepszą ocenę miała, zgadnijcie, dajcie znać w komentarzu, która? Wegeta czy przyprawa dedykowana typowo rybom? Dajcie znać w komentarzu, co obstawiacie. Która ryba była smaczniejsza, czym przyprawiona? Poczekam na Wasze komentarze, bo ciekawi mnie, jak do tego, jakie jest Wasze spostrzeżenie. Magda pisze Wegeta. No, ktoś jeszcze ma odwagę obstawić coś? Wegeta, Wegeta, Ewa pisze Wegeta. Dobra, jeszcze trzecia odpowiedź. I Wam powiem, Wegeta. No i kurde, Wegeta, macie rację, Wegeta. Dokładnie, Wegeta lepiej przyprawiła niż przyprawa dedykowana rybom. Dlaczego? Dlatego, że ma glutaminian monosodowy, który bardzo wpływa na nasz odbiór smaków i przez to my, że tak powiem, zostaliśmy oszukani i właśnie lepiej nam smakowało z wegetą. Ja wolę na przykład wegetę uniwersalną, przyprawę z Thermomixa bez glutaminianu i powiem Wam szczerze, że też bardzo dobrze przyprawia. Tym bardziej, że jak my robimy ją sami w Thermomixie, co też uwaga, przygotowywanie własnych przypraw też jest profilaktyką przeciwnowotworową, bo chemia, która dodawana jest do żywności, niestety bardzo nam szkodzi i może sprzyjać rozwojowi nowotworów. Więc polecam Wam robić własne przyprawy, tym bardziej, że naprawdę to zajmuje mało czasu. I dodatkowo do takiej wegety suchej możecie dać absolutnie każdy składnik, który lubicie, zioła, które lubicie, to, co Wam najczęściej podchodzi, smakuje i tak dalej. Ja na przykład do swojej wegety domowej dodaję suszony lubczyk i bazylię. I to są moje takie, wiecie, sprawdzone smaczki. Lubię też dodać szczyptę curry i lubię dodać, co tam jest, i chyba jest, normalnie w przepisie jest kurkuma i jest czosnek granulowany i to jest naprawdę sztos petarda. Jak ja przyprawiam tą wegetą mięso, czy właśnie rybę, to powiem Wam szczerze, że naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast te przyprawy typowe do ryb, to one są bardziej oparte na ziołach, a nie oszukujmy się, nie wszyscy lubią typowe przyprawy ziołowe. Są osoby, które tego nie tolerują, one mają dość czasami intensywny, specyficzny smak, poza tym te mieszanki są uniwersalne, a my lubimy czasem więcej bazylii, mniej rozmarynu, tymianku i tak dalej, więc jakby ja polecam tą właśnie domową. Co tam piszecie? Wszystkie potrawy lepiej smakują z wegetą, nie używam. Tak, no bo ona po prostu podrasowuje nam smak przez zawartość glutaminianu monosodowego, więc to w ten sposób producenci nas oszukują, że ich przyprawa jest po prostu zajebista i dzięki tej przyprawie wszystkie potrawy są smaczne. No są, no bo tak zadziałała ta chemia, no ale my nie chcemy odżywiać się chemią i truć się tą chemią bardziej świadomie, więc polecam, naprawdę ta też daje radę. Okej, się nagadałam jednym tchem, tak? Dobra, i miałam plastry cytryny ułożyć na tej rybie, więc ja sobie położę. Ale to ślicznie wygląda, słuchajcie, jaram się. Zobaczcie, jak ładnie. No jakby, oczywiście jakby to był łosoś, który jest różowy, no to by to ładniej wyglądało, tak? I nawet właściwie do różowego października by pasowało. No ale ja miałam halibuta, nie będę kupować kolejnej ryby po to, żeby po prostu zrobić według przepisów. Wykorzystuję to, co mam w zamrażarce bądź lodówce, żeby po prostu nie marnować tego jedzenia i zjeść to, co już jest. No, więc następnym razem może będzie inna ryba. Podoba Wam się? Dajcie znać. Dobra, więc to sobie odstawiamy. Poczekajcie, idziemy dalej. Na pokrywę naczynia mysującego nałożyć dolną część przystawki Varoma, więc zdejmujemy pokrywę tą.
znaczy miarkę właściwie zdejmujemy, miarkę. Wkładamy dolną część przystawki Varoma i do niej odważamy 230-300 gramów różyczek brokułu. No i mamy brokuł, możecie, słuchajcie, możecie tutaj wrzucić nawet mieszankę warzywną, jakąkolwiek, którą mrożonkę tam macie, czy inne warzywa, które Wam się po prostu marnują w lodówce. Ja akurat miałam dużo brokuła i postanowiłam go zużyć. Jeśli Wam zostanie trochę brokuła, możecie go zużyć do innych przepisów. Ja na przykład albo bym dogotowała kalafior do tego i podałabym z bułką, zależy ile by mi tego zostało, albo bym dorzuciła po prostu do zupy jarzynowej. Też bardzo fajnie się sprawdza. Ale nie wyrzuciłabym do śmieci, bo naprawdę szkoda. Ok, i mamy dalej. I teraz wkładamy wkład z naszym pseudołososiem. Dalej. Nakładamy pokrywę. Dalej. No i słuchajcie, 13 minut. Ja przedłużę trochę ten czas gotowania, dlatego że mam jeszcze nie do końca rozmrożoną rybę. Więc nastawiam sobie na 15 minut i słuchajcie, i to już nam się gotuje. Równie dobrze, jak macie frenda w domu, tego przyjaciela Thermomixa, ten przepis możecie spokojnie przestawić na frenda i zrobić go we frendzie. I jeszcze macie do tego Thermomix wolny, więc w tym czasie możecie wstawić zupę, zrobić surówkę jakąś, robić jakiegoś szejka, czy cokolwiek innego przygotować po prostu, co potrzebujecie i co Wam przyjdzie na myśl. No ale dobra, nam się już to gotuje, a ja teraz wrócę do tego brokuła. Co w brokule jest takiego cudownego, co pomaga w walce z nowotworami i stanowi dobrą profilaktykę nowotworów. Jak już mówiłam na poprzednim live, zrobiłam taki webinar, w którym opowiedziałam o wszystkich superfoods, które są na polskim rynku i takich superfoods poza polskim rynkiem, że tak powiem, z którego można się więcej dowiedzieć na temat warzyw i owoców. No dobra, no i słuchajcie, mam tutaj taką małą ściągę, żebym pamiętała o wszystkim. Co znajduje się w brokule i dlaczego w ogóle warto go jeść, tak? No tak, brokuł ma witaminę A, witaminy z grupy B, w tym witaminę B9, czyli kwas foliowy, który jest bardzo ważny do procesów odtruwania organizmu. A toksyny są jedną z przyczyn powstawania nowotworów, więc bardzo ważne jest, żeby ta witamina B9 była, czyli kwas foliowy, znajdował się w naszej diecie. I jeszcze raz przypomnę, nie ma opcji, żeby jakikolwiek fast food dostarczył Wam tych wartości odżywczych. Nie ma opcji, żeby przemysłowe jedzenie, które kupicie jakieś gotowce, Biedronce czy coś tam tylko do odgrzania, dostarczyły Wam tych wartości odżywczych. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma. Sami jak przygotujecie w domu, to macie pewność, co daliście i możecie świadomie wybrać produkty, które będą wspierały Wasze zdrowie w konkretnym celu, na przykład wzmocnienia odporności czy zwiększenia profilaktyki nowotworów. Jeśli na przykład jesteście w grupie ryzyka, bo dlatego, że macie obciążenia genetyczne i tutaj też chciałam wspomnieć, że obciążenie genetyczne nie znaczy, cześć dziewczyny, cześć Marzena, nie znaczy, że musi się u nas dana choroba pojawić. To znaczy, że my po prostu mamy predyspozycję. No i dobra. Jeszcze witaminę C, czyli na wzmocnienie odporności i też silny antyoksydant. Witamina B1, B2, B3, B6. B6 bardzo dobrze i B3 wpływa na pracę układu nerwowego, więc też ważne, żeby nam na psychikę dobrze działało. I to też chciałam powiedzieć z poprzedniego nagrania, z piątku, możecie dowiedzieć się, jak umysł wpływa na nasze ciało i może powodować nowotwory. Więc ważne jest to, żeby wspierać się i dostarczyć naszemu organizmowi takie witaminy, które będą wspierały pracę układu nerwowego i będą powodowały, że będziemy po prostu spokojniejsi. Dodatkowo ma potas, cynk, fosfor, magnez, siarkę, wapń i żelazo. Co znajduje się takiego? No to są takie składniki jakby podstawowe, tak? Ale co jeszcze? Jakie są takie główne składniki w brokule? Nie napisaliście mi, czy lubicie ryby. Albo jakie ryby lubicie. No, nie napisaliście mi. Nie lubicie w ogóle ryb? Dajcie znać. Dobra, więc tak, z głównym takim składnikiem. Najpierw powiem o jednym składniku. Jest jeszcze jeden. Czemu tutaj mi nie chce się tam włączyć ten? Dobra.
Tak, jednym z takich składników jest kamferol. Kamferol bardziej ma właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Po prostu obniża stany zapalne w organizmie. Pamiętajcie, że stany zapalne, od stanów zapalnych zaczynają się właściwie wszystkie choroby, tak? Czy choroby autoimmunologiczne, czy nawet wysoki cholesterol i tak dalej, wszystko zaczyna się od stanu zapalnego. I tutaj na przykład właśnie ten kamferol zawarty w brokule, właśnie działa przeciwalergicznie, obniża stany zapalne, zmniejsza ryzyko chorób serca, a także wspomaga obniżanie cholesterolu i utleniania się tego cholesterolu. Przypomnę, że cholesterol utlenia się wtedy, kiedy brakuje w naszej diecie antyoksydantów. Antyoksydanty, czyli witamina A, witamina C, witamina E, selen, miedź, i wszystkie flawonoidy, karoteny, flawonoidy, poczekajcie jeszcze, resweratrol i tak dalej. No tego jest po prostu dużo. Takie substancje znajdziecie tylko w warzywach i owocach. Nie w fast foodach. To od razu mówię. No i dobra, i jeszcze, dobra, piszecie, Sylwia, łosoś i dorsz. Ja też lubię łososia. Dorsz tak średnio. Lubię ryby, ale mam średni dostęp do świeżej albo chociaż mrożonej dobrej jakości, że o cenach nie wspomnę. To prawda. I słuchajcie, i właśnie były takie badania przeprowadzone, co jest korzystniejsze dla naszego zdrowia. Czy zjeść ryby, mimo ich ryzyka zanieczyszczenia tego mięsa, czy nie jeść tych ryb w ogóle? Co jest korzystniejsze dla naszego zdrowia? I okazuje się, że badania, które przeprowadzili naukowcy, że lepiej jeść rybę, niż jej w ogóle nie jeść. Że więcej korzyści dla zdrowia ma zjedzenie ryby, niż niejedzenie jej wcale. W związku z tym ja bym niekiedy przymknęła po prostu oko i sama przymykam oko, bo nie jestem w stanie ze wszystkim wygrać, tak? Więc staram się żywić najlepiej jak mogę w warunkach, w których się znajduję i nie przejmować się aż tak, że o Jezu, nie kupię tej, bo to jest z tego, a nie kupię tego, bo to jest z tego. No to co ja bym jadła, tak? No po prostu wybieram to, co najlepsze dla mnie w danym momencie. Także Wam też po prostu to polecam. I słuchajcie, jeśli chodzi o zanieczyszczenie metalami ciężkimi ryb i mięsa ryb, to tutaj też jest taka kwestia, że w naszych jelitach wchłania się, jeśli chodzi, to były badania chyba nad aluminium, jak dobrze pamiętam, nad tym metalem ciężkim, wchłania się 0,1% spożywienia aluminium, tego pierwiastka z jelit, pod warunkiem, że jelita są w dobrej kondycji. Więc ważne jest, żebyśmy dbali o swoje jelita i o to, żeby były szczelne, czyli o mikrobiotę jelitową, czyli już jedli warzywa, owoce, które pomagają odżywić tamtą mikrobiotę jelitową, a nie na przykład fast foody, czy... Cześć Anita! Czy na przykład czy antybiotyków nie nadużywali, dlatego że to osłabia naszą mikrobiotę jelitową, rozszczelnia jelita i przez to metale ciężkie bardziej się wchłaniają z jelit niż na przykład przy jelitach zdrowych. Tak? Widzicie, jak to wszystko jest ze sobą związane? To trzeba całościowo podejść. I słuchajcie, zobaczcie, wszystko się sprowadza do tego, żeby jeść warzywa i owoce. Wszystko się do tego sprowadza. Dobra, i właśnie przejdziemy i ostatni ten składnik, najważniejszy, to jest sulforafan. Tak się nazywa i on ma potwierdzone, udowodnione naukowo właściwości przeciwnowotworowe, a także pobudza organizm do tego, żeby przy istniejącym już nowotworze pomagał zabić tą komórkę nowotworową, tak? Czyli stymuluje takie mechanizmy obronne organizmu, które skupiają uwagę na tej komórce i pomagają ją zabić po prostu. To się nazywa przyspiesza apoptozę komórki, czyli śmierć komórki, po prostu. Także, a właśnie, przed jakimi nowotworami chroni brokuł? Brokuł chroni przed nowotworem żołądka, jelita grubego, tchawicy, płuc oraz szyjki macicy. Zobaczcie, jeszcze coś zapomniałam? Czekajcie, żołądek, jelita, płuca, tchawica, szyjka macicy. Chroni przed 5 nowotworami. Więc naprawdę warto sięgać po ten brokuł. Jeśli nie lubicie go w takiej formie gotowanej na parze, bądź nie lubicie go zjadać właśnie, czy tam nawet w surówkach, do czego Was zachęcam, bo surówki z brokuła z Thermomixa są po prostu pyszne.
Ale możecie, ale nie musicie podzielać mojego entuzjazmu i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Mój mąż ma IBS i ciągle problemy z jelitami. Dobra, a czy bierze chociaż San Probi IBS albo Debutir, też jest bardzo fajny preparat z apteki. Ale przy IBS-ie też bardzo ważne jest odpowiednie zakwaszenie żołądka, więc tutaj trzeba się przyjrzeć tym trzem czynnikom. Skąd to wiem? Bo przerabiałam temat sama na sobie. Też miałam takie problemy. No i właśnie te trzy czynniki mi bardzo pomogły. Bardzo ważne jest zakwaszenie żołądka. Odpowiednie, bo wtedy słuchajcie, jeśli odpowiednio jest żołądek zakwaszony, odpowiednio trawi białko. Białko, jeśli jest dobrze strawione, ale ja Wam dzisiaj gadam dużo, słuchajcie, pogońcie mnie. Białko, jak jest dobrze rozłożone w żołądku, to idzie niżej, tak? Do dwunastnicy, do jelita i tam jest jako peptyd już rozkładany przez enzymy peptydowe do aminokwasów. Ale jeśli białko z żołądka trafi w formie białka do jelit, no to już tam gnije, no bo enzym peptydowy nie jest w stanie rozłożyć białka, bo nie ma takiej mocy, po prostu, rozumiecie? No, więc to jest bardzo ważne, żeby był odpowiednio zakwaszony żołądek. Brał już prawie wszystko i mało pomogło. Odezwij się do mnie na priv. Po live to pokierujecie. Nie będę tutaj jakby rozkładać tematu na czynniki pierwsze, bo to jakby, no wiadomo. No dobra, słuchajcie, wróćmy do tego brokuła. Jeśli chodzi o brokuł, jeśli nie macie pomysłu, jak jeść brokuł, nie musicie go jeść codziennie, słuchajcie, bo ja też nie jem brokuł codziennie, bo chyba po prostu uszami by mi wyszedł, nie? Bo to nie tylko brokuł ma właściwości przeciwnowotworowe i te właśnie związki, tak? O tym, co jeszcze możecie jeść, żeby wspomóc, można dowiedzieć się z tego mojego webinaru. Ale dobra, to mniejsza z tym na razie. Jeśli nie macie pomysłu na spożywanie brokuła i nie macie w ogóle pomysłu, jak go wykorzystać, wpiszcie w aplikację Cookidoo brokuł i wyjdzie Wam masa przepisów, w których możecie go wykorzystać. Mogą być to zapiekanki, może być pizza na spodzie brokułowym, co u moich dzieci się sprawdziło, uwaga. Jeszcze jest kotlety brokułowe. Jakie zajebiste! Robiłam z Wami już te kotlety brokułowe. One są przepyszne. Naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. To są kotlety brokułowe z salsą z rzodkiewki. Wejdźcie z tego przepisu, bo ten przepis ja mam przetestowany i bardzo nam smakował. Także to możecie zrobić. Co tam jeszcze? No różne właśnie zapiekanki, sosy z makaronem i brokułem, czy właśnie brokuł w jakiejś zupie, o, zupa jarzynowa z brokułem, przepyszna jest. To jest zupa jarzynowa i drugie danie na waromie. I tam wybierzcie sobie, słuchajcie, wpiszcie, wyszukajcie, wybierzcie to, co Wam najbardziej będzie pasowało i od czasu do czasu, chociaż raz w tygodniu zjedzcie tego brokuła, raz w tygodniu zjedzcie coś z kapustą, coś z kalafiorem, żeby, wiecie, żeby nie było codziennie tego samego, bo nie dacie rady, po prostu wyjdzie Wam to uszami. Po co? Tak? Nie musimy się tym przejadać, nie wiadomo jak. Chodzi o to, żeby była równowaga, żeby była różnorodność, bo to najlepiej buduje naszą odporność. Muszę się do Ciebie, Aniu, odezwać, teraz jestem w pracy, pozdrawiam. No dobrze, to spokojnie po pracy, jak Ci będzie pasowało. No dobra, zostały 2 minuty. Ja zobaczę, jak ta moja ryba, bo może akurat już jest gotowa i bym mogła to zdjąć. Uuu, jak to ślicznie wygląda! Tak, ryba już jest, już jest zrobiona, więc ja to mogę wyłączyć i sobie wyłączę. Dobra. No i teraz mi się chłodzi. On od razu się nie otwiera, on się po prostu chłodzi. 13-12 sekund. Dajcie znać, czy pomocna była Wam ta wiedza i jak... I proszę Was, udostępnijcie tego live'a dla swoich znajomych. Być może ktoś właśnie skorzysta z tej wiedzy. Być może komuś będzie łatwiej właśnie ze mną, z moją wiedzą i z Thermomixem zadbać o swoje zdrowie. Dzielmy się tym, co dobre. Dalej. Dobra, zdjąć przystawkę Varoma. Czekajcie, odkapię sobie to trochę. Dobra, do miski postawiam. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A, nie klika, bo zachlapałam ekran. Dalej. Ostrożnie wyjąć koszyczek przy pomocy kopystki. Gdzieś ja mam kopystkę? Może w zmywarce, słuchajcie. Jest. Nie domyta. Dobra.
Zobaczcie, jak fajnie się wyjmuje koszyczek kopystką. Jak jest gorące. Dobra. Odstawię sobie tutaj. Gorące. Dalej. Płyn z gotowania przelać do innego naczynia. O, będzie zero waste. Będzie zero waste. Dobra, cześć. Bardzo u nas temat na czasie. Cieszę się, Sylwia. Cieszę się i nie cieszę, bo mam nadzieję, że bardziej profilaktycznie. Dobra, więc przelewam sobie do innego naczynia. A, i Wam nie powiedziałam. Słuchajcie, brokuł ma udowodnione to, że wspomaga leczenie istniejących już nowotworów. Także to też jest bardzo ważna informacja. No dobra, ok, teraz mi numer Thermomix zrobił, bo każe mi wlać to z powrotem, ale 180 gram tego płynu. Dobra, więc jedziemy, poczekajcie. A, dobra, ja jeszcze sobie 4 gałązki koperku świeżego, tylko liście posiekanego. No nie, no gdzie będę siekać? No gdzie? No gdzie? Gdzie ja będę siekać, jak mam Thermomix? Hello? Hello? No to zrobimy inaczej. Biorę sobie koperek, wrzucam. I będziesz siekał. Ja nie będę siekać. O dobra, poczekajcie, tutaj za grube te poszły, więc sobie zrobimy tak. Wchodzę sobie w tej chwili w domek, ustawiam obroty 4 i 6. 6 albo dobra, 7. Niech mi sieka. A, można jeszcze posiekać przy trybie w turbo. Patrzcie, nie pomyślałam. Dobra, nie posiekał, ale numer. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, to zrobimy sobie w trybie turbo. Czekajcie, wejdziemy. Turbo. A, temperatura naczynia. Za duża jest. Dlatego mi nie posieka i on dlatego się rozkręca. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Wejdźmy tu. A to ja sobie inaczej zrobię. Wstawię obroty 10. I teraz mam nadzieję, że będzie. O, i 4 sekundy, zobaczmy. Przy rozkręconym. No patrzcie, o. Częściowo jest posiekany, ale nie za dobrze. No przez tą temperaturę, bo on jak jest w wysokich temperaturach, ma za wysoką, tu jest 60 stopni, to on nie chce za bardzo się, bo to on wtedy się rozkręca długo do obrotów. A jak ma, teraz ustawiłam sobie bez czasu, jak on ma niską temperaturę, to on od razu rusza kopyta. No i teraz jest zrobiony. Dobrze? Na ścianach, dobra. Jest! Musiał się po prostu rozkręcić. Zobaczcie. Już mamy posiekane i nie musiałam tego w ogóle siekać, tak? Tylko właśnie trzeba, słuchajcie, i to są takie momenty, w których trzeba troszeczkę znać już swoje urządzenie, żeby wiedzieć, jak ewentualnie wybrnąć z takich sytuacji. I teraz sobie klikam na zakładeczkę i wchodzę z powrotem w przepis. Tylko muszę wziąć właśnie, bo to gorące 180. Odlewamy. O, 190. Dobra. Serek śmietankowy. Ja tutaj dam trochę masła i trochę śmietany wegańskiej. Poczekajcie chwilę. Gdzie ja mam masło? O, mam masło. Dobra. 50 gram. No dobra, jest ok. I teraz. I wezmę troszeczkę masła, dam, dlatego że dodatek masła do takich sosów naprawdę, kiedy. Znaczy tak, my możemy masło, ale widzicie, nie możemy tego. Nie możemy śmietany. Więc dodatek masła w takich sytuacjach naprawdę potrafi zdziałać cuda i ten sos jest bardziej taki kremowy.
wrzuć od góry. No właśnie, Sylwia, pomyślałam sobie o tym, żeby to zrobić, ale w trakcie, ale fajnie, że to podpowiedziałaś. No właśnie, można wrzucić po prostu od góry na miksujące noże i to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Dobra, i 15 gram mąki. Oj, dobra, u mnie będzie taka. Ciekawe, czy ja odsypię tak 15 gram. 20. No to będzie trochę gęstsze. Już miało być. Czosnek granulowany. Okej. O, zdecydowanie moje smaki. Pieprz nie daję, bo dzieciaki nie będą chciały, to nawet nie ten. Dobra. I zakrywamy pokrywę. I teraz muszę wziąć, poczekajcie, miarkę. Tu mam miarkę. Obroty 3. Będzie nam się to mieszało, zagęszczało, grzało do 100 stopni przez 2 minuty. W tym czasie już możemy zacząć wykładać jedzenie na talerz. Dobra, zobaczę, co tam jeszcze pisaliście. Ja wyciągnę sobie talerz. I wyciągniemy to danie, żeby Wam pokazać też. Dobra, wezmę sobie to. Zobaczcie, jaka piękna rybka. Jejku, jaka śliczna jest. Dobra, chyba wezmę 2 kawałki. Ja też nie dawałam tyle, ile jest w przepisie tej ryby, tylko troszkę mniej. Dobra, minuta nam tutaj została. Teraz weźmiemy się za brokuł. A, jeszcze ziemniaki mamy. Słuchajcie, zapomniałam o ziemniakach. Dobra. I ziemniaczki. Dobra, ja wezmę ręką, żeby ich nie uszkodzić, wiecie, niczym. Jak Wam się podoba, w ogóle widać? A, właśnie, jeśli chcecie zobaczyć talerz, bo podejrzewam, że Wam komentarze zasłaniają, to możecie palcem po komentarzach przejechać w bok i wtedy Wam się pięknie to pokaże. Okej, dobra. No i ziemniaczki pięknie obrane, ugotowane. Okej. I zostało nam 10 sekund i będziemy mieli gotowy sos. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No po prostu cudnie. Ja już mam ochotę to szamać. Wezmę trochę świeżego koperku, położę. Dobra. Dalej. A, jeszcze teraz będzie nam miksowało do 9. A, żeby to zrobić taki kremowy. Przez 30 sekund. Tutaj czasami tak, miksowanie. Stopniowo zwiększyć obroty do 9, więc zwiększamy sobie stopniowo. A ja widzę, że ktoś doszedł jeszcze. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do oglądania od początku. Zapraszam Was do obejrzenia live'a z piątku na temat profilaktyki nowotworów. Tam dużo więcej wiedzy było niż dzisiaj na live'ie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. No i udostępnijcie proszę live'a, żeby też ta wiedza doszła do Waszych znajomych. Być może naprawdę komuś może ona pomóc. Ania, czy do przełożenia tortu to śmietana z agarem? Wiesz co, ale mówisz o śmietanie kokosowej czy zwykłej? Bo ja na przykład... ale dlaczego z agarem? Właśnie, dlaczego z agarem? Jezu, jaki piękny kolor tego sosu, kochani, ja Cię sunę. Uwielbiam, w ogóle uwielbiam zielony kolor. Napawa mnie takim optymizmem, naprawdę. I jeszcze jak mam okazję zjeść takie pyszne danie, które wygląda pięknie, to mi się po prostu chce. Widziałam live z piątku, świetny, Aniu. Dziękuję bardzo. Czyli Monika, rozumiesz, rozumiem, rekomendujesz. Dobra, zobaczcie, jak wygląda. Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, jaki piękny sos. Soli trochę. Chyba, że ominam dodawanie soli. Sól! Dajcie sól.
No czasami trzeba sobie doprawić. Tutaj jest dla mnie za mało, ja bardzo lubię sól. Gdzie jest kopystka? A już sobie kopystką przemieszam. No lepiej, lepiej. Soli mi brakowało, teraz jest dobrze. O matko. Słuchajcie, koniecznie. Zróbcie. I teraz tak, dobra, poczekajcie. W razie potrzeby doprawić do smaku. O, widzicie, przewidzieli to. I teraz polewamy. O, jakie to jest piękne. No, zobaczcie. Ja cię sunę, no. Uwielbiam. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy zdjęcie zrobię. I jeszcze sobie położymy do tego liście. No, no nie, no obłęd. Ale będę miała ucztę. Słuchajcie. Normalnie czuję się dzisiaj mega rozpieszczona. Jak Wam się podoba? Dajcie znać koniecznie, czy Wam się podoba takie pysznościowe jedzenie. Czy chcielibyście zjeść coś tak pysznego? To kokosową, bo muszę przełożyć tort bezglutenowy dla teściowej chorej na nowotwór. Kochana, zapraszam Cię na priv. Dobra? Bo to będzie, przekażę Ci trochę, bo ja też długo robiłam torty na kokosie, więc wszystko Ci przekażę. Na priv. Nie będę się teraz rozgadywać o tym. Dobra. Fajnie, że Wam się podoba. Ja kończę i będę jadła swoje pyszne danie. Mam nadzieję, że zdążę cyknąć jakieś fajne zdjęcie, zanim wystygnie. Pięknie wygląda, dlatego Was zachęcam do tego. Zróbcie, zobaczcie, jak mało czasu mi zajęło, jak mało mojego czasu było potrzebne do tego, żeby to danie w ogóle przygotować, tak? Ziemniaki obrał Thermomix, no brokuła musiałam pokroić, nie? Więc, a wszystko po prostu inne wrzuciłam, ugotowało się na parze i jest gotowe. No po prostu pięknie i fajnie ten właśnie ta przyprawa też na tej rybie, nie sama sól i pieprz, też dodaje takiego uroku, bo tu są dodatkowe kolory, które fajnie współgrają z całą resztą, więc my naprawdę nie tylko jemy, zobaczcie, to co jemy może być też piękne, może być smaczne i może być zdrowe. I takie rzeczy można robić z Thermomixem. Zachęcam Was. Buziaki, ściskam serdecznie i do zobaczenia w następnym live'ie. Buziaki, pa! Pa, pa! Pa, 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 pa. Mua. No i teraz trzeba się jakoś rozłączyć. Dobra, tutaj zakończ. Udostępnij. I tutaj żegnam Was jeszcze raz bardzo. Pa! Dziękuję w ogóle bardzo, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Naprawdę. Uwielbiam. Pa! Mua.